Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z God of War na moim kanale. Ostatnio ożywiliśmy Mimira, teraz jedziemy, żeby go dać do... żeby sobie pogadał z Jormungandem na jeziorze 9 i lecimy. No. No dobra. Dobra, zjedziemy sobie tą, jak to się nazywa, windą. A to co, jak go zaś wywołamy, to zaś się poziom wody obniży? Chyba tak. Wtedy zaś się więcej tych terenów odkryje. Dobrze. Dobra, podejdziemy sobie tym wejściem. Cyk. I idziemy. Nie no, schowaj broń. Mimir, czemu Freja napluła ci w twarz? Lepiej powiedz o Baldurze. Twierdzi, że nie można go zranić. Ano, Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przechwałki Boga. Każdy ma jakąś słabość. Obawiam się, że nie on. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Przed chwilą to powiedziałeś. Ach tak? Skąd czerpie swoją moc? Cóż, o ile pamiętam, chodziło o zaklęcie? Mimir? Trochę mi się jeszcze miesza we łbie. Potrzebuję chwili, żeby dojść do siebie. Okej. Dokładnie. No niech te drzwi... O, dobra, są drzwi. Wchodzimy. Głowo, jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie tam. Dobra. Wreszcie, ten róg! Okej. I cyk. Lecimy. Lecimy zadąć wróg. O, Kratos. No. W końcu. Udało ci się. Dobrze, przytknij moje usta do rogu. No dobra. Kazał wznieść ten posąg na cześć Thora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi Fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale... czy to nie boli? Tak, on i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię. A przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Dobra, życz mi szczęścia. Nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. Rozumiem wasz ból. Pomoże. Nic ważnego. Co on robi? Upewnia się, że pójdziemy w dobrym kierunku.
Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. To niedaleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Okej. Już? Spójrzcie! Woda opadła jeszcze niżej. No. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. Super. I widzę kolejne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. Okej. Okej, czekaj, gdzie to się szło? To tu było. Pójdziemy po łódeczkę. Gdy dotrzemy do łodzi, możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta albo trochę pozwiedzać. Zdam się na ciebie w tej kwestii. Zawsze się zdajesz na mnie, geniuszu. I sam nie możesz zrobić. Którędy płynąć? Przepłyń pod mostem, a potem w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. Okej, tu coś jest, to sobie zbierzemy. To jest to złoto Eigar? Tak, 22 sztuki. Teraz popłyńmy tu, bo tu na początku... No, nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. Nie całkiem bez powodu. Dosyć. Żadnych historii podczas marszu. Skupmy się. Rozumiem, nie popieram. Dobra. Dobra, wejdźmy do góry tutaj. Szybko. I tutaj jest ta szczelina. Wow. O kurde! Wow. Nie wyglądasz najlepiej. Ne, pomyliłem przyciski. Nie, 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 nie. Nie. Nie, nie idź. Ja nie chcę, żebyś tego użył. Pomyliłem przyciski po prostu. Leżem użył tego ataku. Mam z nimi szansę, tylko muszę to rozegrać dobrze. O kurde. Wow. Dobra. Dobra. Czekaj. Wow, wow, wow. Uciekaj! Kratos! Dobra. Próbujemy. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra. 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 Dobra, mam nadzieję, że
Nie. No i chuj. No to żem kurde dał radę. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Tym razem może nie spudłuję ataku. Czekaj, jest jakiś atak, który... O, ten, co ma obrażenia, też fajne. Co on robi? Nie, bo to muszę być blisko. Dobra, dam to. Jeszcze raz. A jeszcze raz. Dobra, nie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, jest! Jezus Maria, na jednym praktycznie HP udało się. Jeszcze nie widziałem. Wyglądają jakby wyleźli z hel. Dobra, nice. Pył światów. I teraz ten, tu wchodzimy. I tak, to rozwalamy. I sprawdzamy, co tam jest. O, dobra, to jest kolejne szyfry runiczne, czy co tym razem? Okej. Okay. O, zaś odłączyło się. Co wy to robicie? Ej, to część szyfru. Świat Niflheimu. Okej, okay, ale potrzebowałbym jakiś jednak tych z do leczenia kamyczków. Sprawdźmy, co tu jest. A, Fafnir. Byłem ciekaw, co się z nim stało. Zaraz, Fafnir? Znaczy, ten Fafnir od magazynu Fafnira? Nie inaczej. Ale miał być krasnoludem. I był, a teraz jest smokiem. Życie potrafi płakać chwilę. Jest na uwięzi. Proponuję porozglądać się za ołtarzami wiązania i uwolnić sukinsyna. Zgoda? Dobra. Ja jestem na strzała. Dobra. O. Jeden zniszczony. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Ten parszywy gnojek bez chwili wytchnienia grał na nerwach zarówno Ashon, jak i Van. Więc po co go zwalniać? Uwierz słowa byłego więźnia. Nikt nie zasługuje na taką traktowanie. Nawet zakładnie teraz mu rozmę. I do... Uciekaj, Kratos, no i dupa. Nie aż przypadkiem kamyka, który mógłby mnie ożywić bardziej. Tu powinien być kamyk, nie? No i jest kamień. Potrzebujesz kamienia zdrowia!
Aż mną zatrzęsło! Dobra. O kurde, fix. Fuck. I co, i od jakiego momentu zaczynam? Bo jestem ciekaw, czy muszę tam też iść potem pierwszy, czy to od... Czekaj, tutaj... Tutaj zniszczony, dobra, czyli tam muszę iść tylko. Dobra, i mam full HP, ej, to się opłaca ginąć czasem. Tak, to idę z full HP teraz, bez szały wsparty, co prawda, ale wtedy też chyba nie miałem. Także... Teraz jest lepiej. Dobra, jakoś idzie na razie. Pół HP straciłem. I cyk. To nie było łatwe. Ra. Zaniesiemy kost. Nie odpowiedziałeś na pytanie, chłopak. Jak ten krasnolud stał się smokiem? Nie jestem tego pewny, chociaż stawiam, że winne jest jego zamiłowanie do kradzieży magicznych artefaktów. Zapewne ograbił niewłaściwą boginię Vanów. Okej. Dobra. Chodźmy teraz tutaj. Dobra. No, Atreus. Dobra, teraz jeszcze szczelina. Dobra, kamieniem go. I cyk. No. Dobra. Dobra. Dobra.
Cyk, cyk. Dobra, gdzieś ty polazła zaś. Dobra. Wypadło z niej coś. Pójdźmy go uwolnić. Tak jest. Wow, 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 Kurde, zaś się odłączyło. No, Atreus. No, i to jest drugi z trzech smoków, bo jednego poza nagrywaniem uwolnię. No, zamiana w smoka nie pozbawiła go charakterku. Ej. Łuska uwięzionego, okej. Dobra, teraz już pójdziemy po fabularne rzeczy. Ale tutaj była skrzynia, więc tą skrzynię otworzymy. Bestiariusz. Fafnir. Smok. Dobra. Czytaj. Chłopcze. Ciekawe, kto to zapisał. Nie wiem. Okej. No. Dobra, to idziemy. Dobra, wracamy do łódki teraz. I popłyniemy w dalszą część. Dobra, chodź tutaj. Okej, jedziemy łódeczką. Kanał kamieniarza. Mimir, nadal nie wiem, czemu Freja napluła ci w twarz. Cóż, w dużej mierze obwinia mnie za swoją obecną sytuację. No i zaś skończył. Całkiem bez powodu. Albo opowiem ci tę historię później. Nazbyt wcześnie odeszłaś z tego świata. Wędrowcy ze świata żywych! Moja droga Gulwik mnie woła. Słyszę jej porozrzucane kości. Ich pieśń udręki. Błagam was, odnajdźcie szczątki mojej Gulwik. Mamy pozbierać jej kości? Fuj! Magia Seidr Gulwik nie zna ograniczeń. Zjednoczy was z tymi, których straciliście. Naprawdę? Jak? Chłopcze. Wyczuwam twój żal, chłopcze. Nie obawiaj się. Jej magia jest dość silna, by zbudować most między życiem i śmiercią. Choćby na krótką chwilę. Chłopcze, idziemy stąd. Okej, no to potem sobie zrobimy. Zabrali trzy kości mojej słodkiej Gulwik i rozrzucili je wokół jeziora. A, dobrze. Czym to powinno być przed nami? Za to gra. Gulwik cię wynagrodzi. Za tobą! Uważaj, ojcze! Dobra. Za tobą, bracie! Za tobą, uważaj! A. Kurde, czemu tu elfy przylazły nagle? Dobra, cyk. Nie lubię walczyć z elfami. No dobra. Dwa zostały, nie, trzy. Aż trzy. Yeah.
Okej. Dobra. Nie! Ojcze, może jednak poszukamy tych kości. Po co? Nie słuchałeś? Spotkamy się z mamą. Dobra. Jeśli będziemy się rozglądać... Rób co chcesz, chłopcze. Ja nie zamierzam wytężać sił na próżno. To dłuto, którego szukamy. Co to jest? Cieszę się, że pytasz. Mam tu ciekawą historię. Żył niegdyś gigant imieniem Tamu. Naprawdę gigantyczny gigant. Który mimo swych olbrzymich rozmiarów był bez wątpienia najwspanialszym kamieniarzem, jakiego znał ten świat. Dumny Tamur pragnął pewnego dnia przekazać swą rozległą wiedzę synowi. Ale młody Hrintur miał duszę wojownika. Być może ojciec bał się za bardzo, a może syn za mało. Tak czy owak, drobna sprzeczka przerodziła się w kłótnię i przepracowany ojciec, bum, uderzył syn. Hrintur uciekł w ciemną noc. Czując wielki żal i wstyd, Tamur ruszył za potomkiem. Ale że był roztrzęsiony, wkrótce całkiem zgubił drogę pośród pustkowi Midgardu. Niestety, zwrócił na siebie uwagę kogoś, kogo nie chciał spotkać samotnie w nocy. Pedofila? Ja, Tora. To no podobne. Co było dalej? Zobaczysz. Okej, płyniemy. Okej. Tor go zabił. O nie. Upadł na wioskę? Ano. Upadając, Tamur zmiażdżył urocze miejsce, w którym czczono Vana o imieniu Njord. Tor zawsze twierdził, że to zaplanował. Ale tak naprawdę sukin kot po prostu miał fart. Tak, masz rację, jak zwykle. Okej. Bo ja mam 12 000 expa. Zmień postawę. A to? Zmień postawę, zacznijmy na chwilę. A to gdzie? Druga jest. O, to jest fajne. Mi się wydaje. Tu w szale już miejmy wszystko. I co to jest? Zmień postawę. Okej, to też może być przydatne. Tu atakuję z głębi pięściami przytrzymaj. R2, o. To też i to. No, to może być fajne. Wulver! Z tym stworem nie ma żartów. Zajmiemy się nim we dwóch. Gotów! Dobra. Wow, he. Dobra, pięknie Kratos. Okej. Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego. Okej. Przesuńmy to najpierw tu. O. Okej. Dzięki. Jego pomysł. No. I teraz lecimy tutaj. Damy radę to? No, daliśmy radę.
Amur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Okej. Tutaj na górę i idziemy. Dobra, trochę nam brakuje zdrowia. Już na szczęście nie. Wchodzi mnie. Jeszcze tu. Może jaką lepszą zbroję by się przydało w końcu zdobyć. Mówię i mam. Tylko czy ona będzie lepsza? Daje. No, ona może być lepsza. No tak, to sobie weźmiemy. I teraz tu. Czas odnowienia nie chcę. To runy plus 5. To plus 7 do tego i tego. Wolę dać to, żebym miał więcej runów, bo to daje mi większe zamrażanie. Więc fajnie. Teraz hop do góry. I idziemy dalej. Tam jest. Znajdźcie czubek tego dłuta, potrzeba nam jego magii. No okej. Dobra. No. Wrogowie przed nami. Jazda. Dobra, użyj tego runicznego. Dobra. Cyk, cyk, cyk. No. Okej. Aha. Dobre jest? A, jedno znikło. To gdzie jest reszta tych łowrotków? A, tutaj muszę ustawić. Ej, soki drzewa świata. Tylko do czego? A, tam. Światła z Alfheimu. Ciekawe co robi. Okej. Na to? Do czego? Dobrze? Nie. Ja, teraz jest dobrze. I teraz to jeszcze weźmiemy. Damy tu na miejsce, gdzie było właśnie do zaświecenia. Może tam będzie ostatni kołowrotek. O, tu właśnie. Nie wiem, co to da mi. A, szczelina. Okej, i od razu. Nie trzeba było walczyć nawet ekstra. Dobra. Ostatni kołowrotek gdzieś powinien jeszcze być. Dobra, najpierw zbierzemy to ze środka. Może to zniszczmy, bo wygląda to jakby się dało zniszczyć. Karwasze jakieś mamy, tylko czy one będą lepsze? Bo one mi odejmują to, czego ja nie jest dla mnie ważne, a dodają mi tam, gdzie jest ważne. Okej. Cyk. I to jest dobre, tylko mam zero witalności. To jakoś nam chyba nie odjęło strasznie.
jako... Gdzieś ja to jeszcze mogę użyć? Ta. Ta. Już jest dobrze, czy jeszcze nie? Tak, już jest dobrze. Idziemy otworzyć skrzynkę. I sobie... no i sobie pójdziemy dalej, no. Dobra, tutaj co to dostaliśmy? Znak strażnika. Zwiększa obrażenia zadane przez rzut toporem. Okej. Dobra, teraz tutaj zawracamy. I idziemy dalej. No, dobra, tutaj leży ten gigant. Co za poczwary? Okej. No. Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze. Okej. Cyk. Dobra. Hop. Właśnie te runy dużo mi dają teraz, bo one zamrażają fajnie ich. Tyk. Dobra. No. No, nice, mamy to. Znowu ja obijam tego większego levelem zamiast tego słabszego. Ajajaj, no nie. Dobra. I ten padł. Dobra, tego rozerwiemy. Elegancko. No. Gdzie? No. Koniec. To koniec, prawda? No, Sindri, opuść. Dobra. Wchodzimy na górę. No, to było coś da. Walka. Masz, łap. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. A. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą.
więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Brok się o mnie pytał? Dawało od niego gorzałą. O! Znowu daliście mu coś popsuć. Nie. Chodźcie za mną. Więc tak Brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zabić. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Raz walnął młotkiem i jest. Co do was przemawia? O, macie nowe rzeczy. O kurde, dobra, bo odblokowaliśmy ten Muspelheim. I się pojawiły nowe, fajne rzeczy. Tylko wszystko runy odejmuje. Tutaj 12 runy odejmuje też. Tutaj. Sześć witalności. Nie wiem, co wolę. To czy to? Kurde, bo to jest lepsze niż to mi się wydaje. To mi daje po prostu... No to mi daje minus 29 run, ale mi witalność daje. To jest dobre według mnie. Na razie nic nie wezmę, zostanę przy tym, co mam. Co tu macie? To daje minus 18, a to minus 10. Okej, to wezmę to. Dobra. I biodra jeszcze. To mi daje dużo. No. A tu teraz? Minus 17. No dobra, dajemy to. No, okej. Trzymajcie się, koledzy. No, trochę nam się zdrowie polepszyło. Nie to. Tutaj dajemy. Nie, tego nie chcę. Nie ma czegoś takiego fajnego. O, znowu. To chyba to. Pójdzie, jest 103 obrony. A nie, nie denerwuj mnie nawet. Dobra. Okej. Dobra, tu skończymy odcinek. Pamiętajcie o subie z dzwonem, żeby zawsze być na bieżąco. Ja się z wami żegnam i cześć.